Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. W dzisiejszym odcinku zajmę się tak zwanym szambem technologicznym, czyli inaczej mówiąc głośnikami, których, jak to się mówi, pewne cechy sprawiają, że są po prostu do niczego, czyli inaczej, że sobie trochę przesunę o kamerę. Głośnikami Bluetooth. Mamy tutaj głośnik zapakowany, jak widzicie, prosto z serwisu aledrogo.pl firmy. Głośnik Bluetooth model Z, o przepraszam, model XZGB01. Dobra, rozpakujemy. Na pierwszym ogień rzuca się pierdolnik instrukcji obsługi dla ludzi, którzy po prostu nie umieją niczego zrobić z domu, czyli poradnik dla idioty. No tak mniej więcej to wygląda. Druga jego strona. Że głośnik może być zachlapany, ale nie wolno go pod żadnym pozorem rzucać do wody. Tak. Ale te napisy są w tak małym tym, że naprawdę. Dobra, przechodzimy dalej do rozpakowania. Mamy tutaj smyczkę. No najprostszym na taki głośnik, żeby sobie go zarzucić na ramię jak damską torebkę i chodzić z nim. Dostajemy w zestawie kabelek, no niestety jeszcze w mikro USB i kabelek gównianej chińskiej jakości AUX, czyli że możemy sobie podpiąć do tego głośnika na przykład komputer i przekazywać z jego muzykę na głośnik i tak dalej. Jest to, zobaczcie, z gówna wykonany tak naprawdę kabel. Jego jakość pozostawia wiele do życzenia. Przejdźmy dalej do głośnika. O, jest ogromny. To jest dosłownie bazuka. Ta folia śmierdzi jak chińska fabryka. No i mamy głośnik, zobaczcie. Potężna bomba atomowa z niego. To nie są głośniki, jak niektórzy z was sądzą. To są tylko takie, jak to się mówi, stworzywa membrany, które mają bas wspomagać przy działaniu głośnika. Po tym pseudopierdolniętym, o Boże, co za, no teraz to rozsunąłem, co tu się znajduje. Pod tym pierdolnikiem, nie wiem po co jakiś idiota zrobił to na suwak, znajduje się, wiecie, może ja wam to powiem, bo po prostu port micro USB do ładowania. Jestem ciekaw, jak ja mam to niby kurwa naładować, skoro ja tu nie mogę nawet wtyczki włożyć. Port USB dla pendrive'ów, port AUX do przekazania źródła dźwięku i TF, czyli no, port karty SD. Dobra, wezmę, zademonstruję, jak ja mam tu wcisnąć to. Zobaczcie, jak tu kurwa nie ma miejsca nawet. Nie wiem, kurwa, czy to tak ma być, bo rozpierdolę go zaraz. Mam w dupie, że kupiłem go za 115 zł, ale zaraz go centralnie mówię rozpierdolę, bo już mnie wkurwiać zaczął. No zobaczcie, jak to kurwa wygląda. Przepraszam za słownictwo, ale no jak ja mam to włożyć, skoro materiał sam nachodzi, no? No nie wiem, no po prostu nie wiem, no do jasnej cholery, co za debil to projektował. Przepraszam za słownictwo, ale to by przydałoby nożyczkami się trochę przeciąć. I tyle, no. O, tutaj coś się urwało. Rozerwałem już to w jasną cholerę i tyle. Gorzej. Pokażę wam, jak będzie z ładowaniem. Bo ja nie umiem tego włożyć. Może jestem, co się mówi, pierdolnięty. Jestem, kurwa, nieinteligentny. Dlatego nie potrafię, bo może Chińczyk to potrafi wsadzić, ale ja jakoś nie mogę. Robię to poza kadrem, bo nie chcę, żebyście widzieli. Nie no, wcisnę, wyłamię ten port i tyle najwyżej. Wiecie co? Problem jest taki, że port jest, kurde, jakoś dziwny, bo nie mogę do niego w ogóle włożyć tej wtyczki. Kurwa, włażysz. Aj, co za idiota to robił. Jak to wchodzi?
Zobaczcie, weszło, ale na ogromny wcisk. Powiem wam tak, nie wiem jak to ma działać. No ale weszło to na wcisk. Jeszcze kabel jest uszkodzony od razu. Nie wiem, to jest gówno, nie kabel. Zobaczcie jego wykonanie. Nóżki są pozaginane w środku, więc on już nie spełnia swoich wymagań. Dobra, zasunę ten złom. To tak, uruchommy go, zobaczmy. Coś tam działa. Diody się od baterii świecą, chciałem powiedzieć służą. Bo ten głośnik może służyć też jako teoretycznie powerbank, ale jak dobrze wiemy, to jeżeli obciążymy go 1 amperem mocy, to 32 minuty to on maksymalnie będzie tak chodził. Niby świeci się, tutaj wszystko lata. Zobaczcie, tu jest sztywne, a tu... Nie wiem, co to jest, dla mnie to jest pojebane urządzenie, dobra. Ale żeby nie było... A się muszę podrapać po głowie. Uruchomię superkomputer. Sprzątniemy sobie pierdolnik. Połączę go z komputerem. Zobaczymy co będzie. Miga, bo działa. Jeszcze działa. Kupiłem go sobie tak ogólnie, aby tylko. Powiem wam tak, że wykonanie tego głośnika prosi się naprawdę o wiele rzeczy. Tutaj sobie zastopuję, bo muszę wpisać hasło. Jedziemy dalej. Witamy w systemie Linux Mint. No i słuchajcie, ten głośnik to jest dla mnie katastrofalna pomyłka natury. Jednym słowem mogę tak powiedzieć, że... Steam'a sobie muszę uruchomić. Muszę będzie coś update'ować. No dobra, zobaczmy czy tam mój zajebisty Bluetooth coś wychwytuje. Co jest? Złapał go, ma go. Extreme. O kurde. Połączono z superkomputerem, dobrze. Wezmę coś, puszczę. Wezmę, puszczę jakiś utwór, tak na chwilę dosłownie, żebyście mogli zobaczyć. Co ja mam takiego, żeby dobrze ten... Tutaj widzę, że nic. Nie no, chcę zobaczyć jak to naprawdę gra, to więc muszę puścić coś. Jakiś utwór. Sielalala. Wiecie, ten głośnik to jest, nie wiadomo co to w ogóle jest, bo naprawdę myślałem, że to będzie coś lepszego, a tu się okazuje, że to jest straszna lipa. Zaraz ktoś powie, skoro lipa, to po co to żeś kupił? No, kupiłem to po to, żeby... O! Ale to nie, bo to jest co innego. Ale le. Lepiej. Nie czuć się w ogóle tych pasów. Pewną moc dałem mu. Powiem tak, gówno nie głośno. Pełna moc.
wystarczy, bo zaraz YouTube film wytnie. No co mogę powiedzieć? Myślałem, że ten głośnik stać na wiele więcej, a tu się okazuje, że powiem szczerze wam, że to jest po prostu lipa, na czym świat stoi. Te membrany to nic nie spełniają swojej normy. No samo wykonanie głośnika no, pozostawia, powiem szczerze, dla mnie dużo do życzenia. Ten znak to co to jest? Ma symbolizować, że ile tu jest użycze... Przepraszam. Ile tu jest użyte miedzi w tym głośniku? No nie wiem. Wyłączę tą pomyłkę natury. Powiem wam szczerze, ja myślałem tak naprawdę, że jest to lepiej wykonane. Tu się coś marszczy, tu się coś tego. No ten głośnik to powiem szczerze, jakbym go rozebrał, to by okazało się, że akumulator zawarty w tym głośniku... Poczekajcie, ile on to miał mieć? Czyżby parametry były ściśle tajne? Made in Taiwan, valid Taiwan, Lyon, czyli coś tam, coś tam. Gdzie ja tą walniętą instrukcję? Spokojnie, ludzie. Dobra, model XZGB01. Zaraz sobie wyszukamy. XZG-B01. No problem jest taki, że znaleźć ten głośnik, no to trochę... Jakaś chińska strona mi wyskoczyła, gdzie jest chiński, wszystko po chińsku, ale wyskoczył mi model pasy, piły taśmowej. Dobra, zrobimy inaczej. Teraz wyskoczyło, tak, zgadza się, bas, że niby co? Tak, tylko wyskoczyło, że to jest jakiś głośnik Sony. Sorry bardzo, to nie to. Na Allegro znalazłem głośnik Bluetooth. Tak, tylko dziwne, że laptopy się wyświetlają. Jaki ThinkPad. Ekstremalny jest. To jest ten głośnik, co ja kupiłem. Tak, zgadza się wszystko. Jest nasuwaczek dla... Dobra, i przeczytam sobie na jego parametry. Waga 1 kg, czarny, czytnik kart pamięci, mini jack 3,5, micro USB, USB AUX, funkcja powerbanku, odbieranie połączeń, odporność na zachlapanie, radio FM, sterowanie za pomocą smartfonu, tryb głośnomówiący, wbudowany mikrofon, instrukcja obsługi, kabel USB, kabel audio, pudełko, głośnik, pasek. No ale powiem wam szczerze, bater wbudowany powerbank 10 000 mAh. Mocny akumulator pozwalający na pracę 15 godzin, ale standard Bluetooth 4.1. Po pierwsze, tu nie ma 10 tysięcy, tylko jest 5 tysięcy maksymalnie wwalone. Nie wierzę za cenę 89 zł, żeby to było naprawdę wpierdzielone 10 tysięcy mAh. A najlepiej będzie, jak wam to pokażę. Widzicie? No powiem wam tak, tu se skręcę. Gdzie wy tu widzicie 10 tysięcy? Bo ja nie widzę. Tu jest maksymalnie 5 tysięcy mAh, a nie jakieś kurde i za taką cenę. To naprawdę ludzie woła o pomstę do nieba. Jeszcze ten napis boombox. To jak bombardier, kurde.
Dobra, nie no, bo sobie wiecie, nagrywam na statywie. No więc mówię wam, że dla mnie to jest po prostu, to jest chyba porażka ten głośnik. No i co tu jeszcze? Mega głośny, przestrzenny dźwięk 360 stopni. Pod warunkiem, że kupicie taki drugi i ustawicie go, jeżeli on ma tutaj dwa głośniki, to ustawicie go z przeciwnej strony i wtedy będziecie mieli dźwięk 360 stopni. Bo to... to ma tylko wspomagać ten głośnik. I jakieś niby basy, ale powiem... To nadaje się, żeby to wypierdolić po prostu. Nie wiem, co za naukowiec chiński to wymyślił, ale powiem jedno. No, facet miał łeb jak dupa zbita. I to jest chyba oznaczenie, ile miedzi zostało wykorzystane w tym głośniku, czyli zero. Powiem tak, instrukcja obsługi nadaje się do dupy całkowicie. Nic nie jest tak opisane jak trzeba. Widać, że to było z ksero jakiegoś chińskiego odbite. No bo zobaczcie na same hieroglify na tej po prostu instrukcji. No, niech ktoś mi powie, że coś możecie odczytać, to naprawdę. Bo ja nie jestem w stanie. Dobra. O, to jest fajne. Dzięki różnokierunkowej wielopoziomowej emisji dźwięku odbiorcy dookoła głośnika mogą cieszyć się taką samą najwyższą jakością dźwięku. Odpowiadają za to dwa formalnie głośniki sopramowe, dwa boczne głośniki basowe. Po pierwsze, tu nie ma głośników basowych, to ja nie wiem, skąd oni to wytrzasnęli, czy z dupy. To coś więcej niż stereo, to wybuch przestrzennego, soczystego brzmienia. No, powiedziałbym tak, że no na soczyste brzmienie to niezbyt, bo ja włączyłem muzykę relaksacyjną Enigma, która ma, powiem tak, wokal, to te utwory mają zajebisty i naprawdę częstotliwość próbkowania utworu to 360 bitów, więc naprawdę to jest kopa ma, mają te utwory. A ten głośnik to po prostu, po pierwsze tak, nie oddaje w ogóle basu z tych utworów. Jest niskich tonów to mało co słychać, wysokich tonów jest więcej, co jest głupotą już. I powiem tyle, ten głośnik to... wiecie co, do czego to on się nadaje, żeby go wziąć i teraz wypierdolić do śmietnika, bo się nie nadaje do niczego. Ale ja sobie go zostawię, będzie sobie stał. No i chyba tylko do tego, zobaczcie, no każdy, nawet idiota widzi, że tu macie dwa głośniki po tej stronie, a tu to nie są głośniki, ludzie, to są kurwa membrany. To jest nic więcej. Co tu jeszcze piszą? Na imprezie... tam... a, na imprezach tanecznych, a tak to jest napisane, że ktoś się pierdolnął w literówce. Ile? Najważniejsze są basy, zadbaj o to, by je dobrze słyszeć. Nasz boombox wspaniale odtwarza niskie tony, profesjonalnie, klubowe nagłośnienie teraz pod twoją ręką. O, z tym nagłośnieniem to bym nie powiedział, żeby to było coś. Unikalna funkcja łączenia głośników. To o czym mówiłem, że jak kupicie sobie drugi, będziecie mieli dźwięk 360 stopni. To jest fajne. Nieprzerwalna impreza, 15-godzinny czas odtwarzania. O, to jest fajne. Dobra zabawa na... nie powinna szybko się kończyć. Głośnik boombox ma akumulator wystarczający aż do 15 godzin. Więc można się bawić w tym całą noc i cały dzień. Dzięki wodoodporności IPX7 nie ma takiego standardu.
jest IP68 i tak dalej, a nie IPX7. Nie martwi się o zachlapanie. Powiem tak, wiecie na czym polega chiński standard IPX7? Na tym, że napierdalają termogluta, ile fabryka dała. Nawalają termoglutem wszystkie włączenia w głośniku i robią na ścisk, go złączają i trzymają go tak godzinę czasu pod ściskiem, aż termoglut zastygnie. I to jest według nich szczelne połączenie. Ale wystarczy, żebym ten głośnik upuścił z wysokości metra na podłogę i już połączenia się rozszczelniają. Zabierz swój głośnik w dowolne miejsce imprezy, na basenie czy gdzieś, tak, porażenie prądem murowane. Nie ma problemu, nagle oberwanie chmury bez obaw. Balanga przy plaży, śmiało. Głośnik zapewnia wodoodporność, co oznacza, że spokojnie może nie musisz martwić się o jego zachlapanie, ciesząc się bezstronną rozrywką na świeżym powietrzu. Powiem tak, że oni chyba więcej kasy wydali na marketing z tym głośnikiem, niż to tak naprawdę jest warte. Jak to zacząłem czytać, to mi oczy zaczęły boleć ze śmiechu. To nie jest głośnik, tylko to jest gówno. No nie powiem, no na początku bas to może jest jakiś, ale to nie jest to, co ja bym chciał. Ja bym chciał tego, że to miało takie pierdolnięcie, że kurwa okna mają wypadać z chałupy. To jest bas, a to jest nędzna namiastka, no ludzie, no. Ja jeszcze raz go połączę z komputerem. Teraz się połączył. Jeszcze raz się połączę. Teraz otworzę coś z YouTube'a. Dekompozytor i tak dalej, 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 i tak dalej. Coś otworzę, żeby wam pokazać. Gówno. Słyszę tylko dwa przednie głośniki. Z tyłu nie ma żadnych głośników. Jednym słowem gówno. Maxa. Gówno, 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 gówno. Niskie tony są mało słyszalne, więcej basu. Gówno, jednym słowem gówno. Zero ten. Zasłonię oba. Zero basu. Koniec grania, bo naprawdę już mi się znudziło.
No i dobra, i widzicie, chodzi o to, że ten głośnik to... To jest jednym słowem gówno. Ale fajnie było kupić, będzie stał. Podaję wam model głośnika. Głośnik bezprzewodowy, Bluetooth. Model XZG-B01. Nie kupujcie tego, bo nie warto. Dzięki za wszystko. Piorun Burza Elektryk. Elektrozłom zawsze w temacie.